материал, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь. В połowie grudnia ubiegłego roku prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął swego rodzaju kampanię informacyjną dotyczącą historii, taką wielką lekcję historii skierowaną tak do Rosjan, jak i do opinii międzynarodowej. Powtórzył ją kilkakrotnie w ciągu tych 4 tygodni, które minęły. Jeśli dobrze obliczam, co najmniej 5 razy poruszył problemy, które można by streścić w 3 punktach. Pierwszy to jest stosunek Polski i III Rzeszy w okresie międzywojennym. Drugi to znaczenie paktu monachijskiego, czym on był w istocie. W końcu trzeci to jest kwestia paktu Ribbentrop-Mołotow. Władimir Putin proponuje pewną interpretację tych 3 wydarzeń. Szanowni Państwo, chciałbym, abyśmy przyjrzeli się tym 3 elementom wypowiedzi Putina, nie jako jego polityce historycznej, nie jako swego rodzaju ofensywie dyplomatycznej, ale spójrzmy na te 3 elementy jego wypowiedzi z perspektywy historyka, z perspektywy badań historycznych. I zacznijmy od kwestii tego, w jaki sposób przedstawia on relacje między III Rzeszą a II Rzeczpospolitą. Twierdzi mianowicie, iż w 1934 roku Polska zawarła rodzaj paktu, czy też wprost pakt z hitlerowskimi Niemcami, że Polska stawała się w 1934 roku sojusznikiem III Rzeszy. Jeśli zobaczymy, jeżeli przyjrzymy się dokumentowi, który podpisała Polska i III Rzesza w 1934 roku, okaże się, że nie mamy rzecz jasna do czynienia z jakimś paktem militarnym czy sojuszem wojskowym, ale mamy do czynienia z deklaracją o wyrzeczeniu się stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach. Był to więc dokument międzynarodowy, istotny, ale w swojej wymowie troszeczkę słabszy niż 2 lata później podpisany pakt polsko-radziecki dotyczący uregulowania, wyrzeczenia się użycia przemocy w stosunkach między Polskim Państwem a Związkiem Radzieckim. Więc jakby z punktu widzenia siły dyplomacji o jakimkolwiek sojuszu nie można mówić. Trudno uwierzyć, aby prezydent Putin, człowiek, który od tylu lat jest aktywnym politykiem, liderem jednego z najpoważniejszych państw na świecie, nie rozróżniał, czym jest sojusz wojskowy, a deklaracja o wyrzeczeniu się użycia przemocy w stosunkach wzajemnych między 2 państwami. Drugim elementem, który miałby świadczyć o polsko-niemieckim pakcie jest kwestia zajęcia przez Polaków Zaolzia w 1938 roku jako efekcie układu monachijskiego. I tu znowu mamy sytuację bardzo interesującą, bo trzeba zauważyć, że oczywiście Polska zajęła kawałek obcego państwa, zajęła terytorium, które Polska uważała w tamtym okresie za terytorium sporne i nieuczciwie przyznane Czechosłowacji w roku 1919, ale Polska w roku 1938 nie była stroną paktu monachijskiego. Ani prezydent Mościcki, ani marszałek Rydz-Śmigły nie byli obecni w Monachium, kiedy mocarstwa zachodnie, wódz III Rzeszy i Mussolini postanowili
potężnie osłabić, a w efekcie zamordować Czechosłowację. Polska zachowała się w sposób, w który nie powinna się zachować. Odegrała rolę sępa, który pożywił się na ciele powalonego przez większych drapieżników organizmu. Nie jest to ładna rola, natomiast nie czyni to Polski ani sojusznikiem III Rzeszy, ani współudziałowcem paktu monachijskiego. Można oczywiście usprawiedliwiać Polskę. Trzeba pamiętać o tym, że polityką polską, zasadą polityki polskiej wobec Czechosłowacji, jeśli chodzi o własną mniejszość narodową, było to, aby Polacy mieli identyczne prawa w Czechosłowacji, jakie mieli Niemcy w tejże samej Czechosłowacji. W efekcie, w momencie, kiedy Czechosłowacja oddała, zmuszona przez dyktat Hitlera, Mussoliniego i zdradzona przez Francję i w pewnym stopniu przez Wielką Brytanię, w momencie, kiedy Czechosłowacja została zmuszona do oddania ziem zamieszkałych przez Niemców Niemcom, w tym momencie Polacy natychmiast zażądali dokładnie tego samego. Z tą logiką się możemy zgadzać, nie musimy, ale tak to wówczas wyglądało. Drugim elementem, niezwykle istotnym w kolejnych wypowiedziach Putina, jeśli się nie mylę, to tego typu wypowiedzi na temat Monachium i paktu Ribbentrop-Mołotow w tym ostatnim czasie było już 5, jest stwierdzenie, że to właśnie Monachium spowodowało wybuch II wojny światowej. Żeby mówić o Monachium, musimy użyć sposobu myślenia co najmniej dwóch rodzajów decydentów. Z jednej strony musimy przyjrzeć się, jak działała ówczesna dyplomacja, z drugiej zaś strony musimy zacząć myśleć kategoriami geopolitycznymi i kategoriami militarnymi. Czego chcieli poszczególni liderzy. Adolf Hitler w 1938 roku dążył do szybkiej, zwycięskiej wojny. Adolf Hitler nie chciał, aby Czechosłowacja się poddawała. Chciał ją zniszczyć, chciał ją upokorzyć, chciał jednocześnie przekonać własne społeczeństwo, Niemców, do poparcia kolejnych, w domyśle zwycięskich, szybkich wojen. Czego chciała Francja? Francja chciała pokoju. Chciała tego, aby wojna nie wybuchła, a jednocześnie Francja wiedziała, iż jest w sytuacji, w której jej wiarygodność jest niezwykle narażona. Mianowicie Francja była rzeczywistym, prawdziwym, najważniejszym sojusznikiem militarnym Czechosłowacji. Również Francja była tym państwem, które bardzo zabiegało o to, aby Czechosłowacja powstała jako państwo w roku 1918, a następnie Czechosłowacja była czymś w rodzaju cudownego dziecka traktatu warszawskiego, a przede wszystkim cudownego dziecka Francji, stabilną demokracją w środkowej Europie, państwem, którym można było się szczycić, że się takie państwo wspierało i współtworzyło. Granice Czechosłowacji i byt państwowy były zapewnione wzajemnymi gwarancjami czechosłowacko-francuskimi. To Francja miała być tym państwem, które w przypadku wojny Czechosłowacja obroni. Czechosłowacja była więc istotna dla Francji, a jednocześnie Francja wiedziała, że nie jest w stanie zaangażować się w wojnę po stronie Czechosłowacji w tym momencie. Musiała więc z jednej strony Czechosłowację zdradzić albo przystąpić do wojny.
Wielka Brytania miała mniejsze problemy z tego powodu, że tradycyjnie, zgodnie ze swoją polityką, na terenie Europy nie wiązała się stałymi sojuszami na tym obszarze. A jednocześnie środkowa Europa dla Wielkiej Brytanii nie była ważnym obszarem jej interesów. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii ważniejsza była Nowa Zelandia, Indie, Australia czy Grecja. Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry z perspektywy Londynu to były bardzo odległe kontynenty. Jednocześnie Wielka Brytania, ówczesna Wielka Brytania, a szczególnie premier Wielkiej Brytanii, Chamberlain, bardzo nie chciał wojny. I robił wszystko, absolutnie wszystko, żeby do wojny nie doszło. Z jego punktu widzenia zapłacenie za pokój tą dziwną, odległą Czechosłowacją nie było aż tak wielkim problemem, jakim to mogło być dla premiera Francji, Daladiera. W końcu mamy Mussoliniego, który w całym tym przedstawieniu odgrywa rolę dość interesującą. Mianowicie stoi na czele państwa, które sam niejako wymyślił, które sam stworzył. Państwa, które uważa się za imperium, ale jednocześnie ma świadomość, iż nie jest na tyle silny, aby wziąć udział w wielkiej wojnie i chce przekonać Hitlera, żeby on na Czechosłowację nie uderzał, żeby postarał się rzecz całą załatwić w inny sposób. I cóż się dzieje w Monachium? W Monachium Francja i Wielka Brytania zaspokajają wszystkie, nawet najbardziej daleko idące żądania Adolfa Hitlera, przez co rzeczywiście utrudniają mu wywołanie wojny. Oczywiście, gdyby Adolf Hitler był do końca konsekwentny i tak by w końcu na Czechosłowację uderzył. Tutaj bardzo ciekawą rolę odegrał Mussolini, który przekonał Hitlera do przyjęcia warunków czy też ustępstw Francji i Wielkiej Brytanii, które to państwa czyniły ustępstwa kosztem Czechosłowacji. W Monachium przy stole negocjacyjnym nie było prezydenta Benesza, nie było żadnego polityka Czechosłowacji. Co więcej, informacje o tym, że rozbiór państwa czechosłowackiego się rozpoczął, te informacje Czechom i Słowakom musieli przekazać Francuzi i Brytyjczycy. Proszę zauważyć, w tej rozgrywce nie ma Polski jako czynnika, który cokolwiek, o który o czymkolwiek decyduje. Nie ma też Związku Radzieckiego. Dla Brytyjczyków i Francuzów Monachium wydawało się być sukcesem. Chamberlain, wracając do Wielkiej Brytanii, pierwsze słowa, które powiedział, wychodząc z samolotu, oznajmił Brytyjczykom: przywożę pokój dla naszych czasów, czym wywołał wielką ogólnonarodową euforię. Mussolini był szczęśliwy, że zagrał w orkiestrze największych imperiów. Daladier był zadowolony z jednej strony z tego, że wojna nie wybuchła, z drugiej strony miał świadomość, że Francja właśnie zdradziła jednego z najwierniejszych sojuszników. Dla Francuzów jednak, dla społeczeństwa francuskiego, to nie był wielki problem. Hitler otrzymał wszystko, co chciał,
poza jednym, zwycięską wojną. W tym sensie był wciąż nieco rozczarowany. Niemniej w następnym roku skonsumował pozostałą część Czech, a pieniądze, przemysł, wszystko to, czym żywi się wojna, mogło być skonsumowane i obrócone na potrzeby militarne III Rzeszy. Polska, jak powiedziałem już wcześniej, podobnie jak Węgry, odegrały rolę sępów, które się nieco pożywiły przy większych drapieżnikach. Tu brakuje w całej tej opowieści Związku Radzieckiego. Z perspektywy Moskwy rzeczywiście Monachium nie wyglądało dobrze, bo można było je interpretować i wydaje się, że rzeczywiście Stalin Monachium interpretował jako sojusz, wielki sojusz państw europejskich, którym może mieć kierunek antyradziecki. Z tym, że proszę Państwa, mamy do czynienia z podejrzeniami dyktatora, a nie rzeczywistym celem umowy monachijskiej, czy też jak wolą Czesi, zdrady monachijskiej. Proszę zauważyć, z punktu widzenia państw zachodnich i Mussoliniego, Monachium służyło utrzymaniu pokoju, a nie rozpoczęciu wojny. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Z tego powodu twierdzenia prezydenta Rosji, jakoby Monachium, celem Monachium, założeniem Monachium było rozpoczęcie działań wojennych, jest zwyczajnie nieprawdziwe. Tym samym przechodzimy do ostatniego punktu, czyli układu Ribbentrop-Mołotow, który w interpretacji prezydenta Putina nie jest wcale umową dwóch stron, która prowadzi do wojny, ale jest adekwatną odpowiedzią do tego, co się stało w Monachium. Przypomnijmy więc raz jeszcze, Monachium było międzynarodową umową, absolutnie jawną, nie zawierającą tajnych protokołów z punktu widzenia Francji i Wielkiej Brytanii, zapobiegającej wybuchowi wojny. Tak naprawdę z perspektywy włoskiej również tak oceniane. Z punktu widzenia Adolfa Hitlera była to niewykorzystana szansa na wybuch wojny. Czym był pakt Ribbentrop-Mołotow? Jak się miał na przykład do polsko-niemieckiego paktu o niestosowaniu siły we wzajemnych relacjach, do paktu o nieagresji. Pakt Ribbentrop-Mołotow zawierały dwa najsilniejsze w tamtym momencie zbrojnie państwa europejskie, a co za tym idzie państwa o najsilniejszych armiach lądowych na świecie, z których jedno, mówi w tym momencie o III Rzeszy, miało następujący dylemat. Hitler miał następujący dylemat, by powiedzieć prościej. Jak rozpocząć wojnę w Europie, tak by nie powtórzył się scenariusz z I wojny światowej, to znaczy co zrobić, aby Niemcy nie musiały walczyć na dwóch frontach. Nie będę w tej chwili opisywał zmian, które miały miejsce w latach 38-39. Pozostańmy przy tym, że w połowie 1939 roku Polska posiadała gwarancje francuskie i brytyjskie, jeśli chodzi o jej granice z Niemcami. Krótko mówiąc, Niemcy miały pewność, że jeżeli uderzą na Polskę, wtedy automatycznie Wielka Brytania i Francja włączy się do wojny. Z punktu widzenia Adolfa Hitlera to oznaczało wojnę na dwa fronty, której chciał za wszelką cenę uniknąć. A jak wiemy doskonale, on do tej wojny dążył. To była
to było jego marzenie, to był sen, którym chciałaby się ziścił. Dążył więc do tego, aby jedną ze stron błyskawicznie pokonać tak, aby móc później przystąpić do wojny z drugą stroną. Oczywiście tą siłą, która miała być błyskawicznie pokonana, tą siłą miała być Polska, bo potencjał wojskowy Polski był nieporównanie niższy niż potencjał Imperium Brytyjskiego i Republiki Francuskiej. Mimo wszystko Polska nie była na tyle słaba, by, a przynajmniej tak się wydawało, by Niemcy mogły same błyskawicznie ją pokonać, nim Brytyjczycy i Francuzi otworzą drugi front. Dlatego potrzebował gwarancji szybkiego upadku Polski. To gwarantował mu Stalin w momencie, w którym godził się na równoczesne, czy też niemal równoczesne uderzenie na Polskę. Spójrzmy na tę drogę do paktu z punktu widzenia Józefa Stalina. Józef Stalin, oczywiście możemy myśleć, co jest w głowach tego typu dyktatorów i pewnie nigdy się nie dowiemy do końca. Natomiast mamy mocne przesłanki do tego, aby sądzić, iż w mniejszej, krótszej perspektywie chciał on powrotu Związku Radzieckiego do rosyjskich granic z 1914 roku, a w dalszej perspektywie do dominacji radzieckiej w dużej części Europy, jeśli nie w całej Europie kontynentalnej. Do tego potrzebował nie tylko upadku Polski, do tego przede wszystkim potrzebował długiej wojny między państwami zachodnimi i w tym kierunku Adolf Hitler popychał państwa zachodnie. Józef Stalin, podpisując, czy też rozpoczynając grę z Hitlerem, starał mu się otworzyć drogę do wielkiej wojny w Europie. I choć w dłuższej perspektywie to Związek Radziecki miał być podstawowym celem uderzenia Hitlera, to Związek Radziecki miał być ową przestrzenią życiową dla mieszkańców Wielkiej Rzeszy, to w krótszej perspektywie interesy Adolfa Hitlera i Stalina się stykały. Tą krótszą perspektywą było zaatakowanie Polski i zniszczenie Polski. To też ciekawe, że wcale nie wszyscy ludzie w otoczeniu Józefa Stalina byli zwolennikami tego typu myślenia. Minister spraw zagranicznych Litwinow był przeciwnikiem atakowania Polski, bo uważał, że bezpośrednia granica III Rzeszy i Związku Radzieckiego jest dla Związku Radzieckiego w dłuższej perspektywie olbrzymim zagrożeniem. Niemniej pakt Ribbentrop-Mołotow był tym momentem, który pozwolił Hitlerowi bezpiecznie uderzyć na Polskę. Tak, jeśli mówimy o tak to wygląda, jak mi się wydaje, wówczas, kiedy myślimy o pewnej filozofii prowadzenia działań dyplomatycznych tak, aby zakończyły się wojną. Natomiast mamy też ten element dyplomatyczny. Czym był pakt Ribbentrop-Mołotow w rozumieniu umowy międzynarodowej? Oczywiście mamy traktaty oficjalne, ale najważniejszy jest tajny protokół. Tajny protokół zaś, o czym prezydent Putin stara się nie pamiętać, jest rozbiorem Europy Środkowej. W myśl tajnego protokołu zawartego między Adolfem Hitlerem a Józefem Stalinem, czy jak kto woli, między Ribbentropem a Mołotowem, bo przez nich wynegocjonowany, było podzielenie środkowej Europy na strefy wpływów
i dwa państwa drapieżniki umawiały się, że napadną, skonsumują, zlikwidują i anektują całość terytoriów lub część terytoriów sześciu państw: Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i części Rumunii. Tego typu umowa, tajna umowa, nie jest tradycyjnym działaniem dyplomatycznym. Tego typu umowa jest z punktu widzenia prawa międzynarodowego naruszeniem, zapowiedzią naruszenia suwerenności państw trzecich i jest jednocześnie złamaniem całego szeregu zobowiązań, do których tak Trzecia Rzesza, jak i Związek Radziecki się zobowiązały. Dziś, kiedy mówimy o tym, czym się skończył pakt Ribbentrop-Mołotow, wiemy doskonale, że to on doprowadził do wojny. Tydzień po podpisaniu owego paktu silniki czołgów i silniki samolotów zaczęły pracować, a 1 września na polskie miasta spadły pierwsze niemieckie bomby. 3-4 tygodnie później to samo zaczęło się dziać na polskiej wschodniej granicy. Jak dzisiaj mamy traktować słowa prezydenta Putina? Amerykański polityk i politolog Hiram Johnson powiedział kiedyś, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Obserwując to, co się dzisiaj dzieje w Rosji, to, co się dzisiaj dzieje w Europie, wokół historii, mam wrażenie, że można powiedzieć, iż dziś pierwszą ofiarą polityki historycznej stała się prawda.